Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku GPW Talk. Wojciech Nagl przy mikrofonie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Marcin Gomoła, wiceprezes PZU Zdrowie SA. Witam panie prezesie. Witam, dzień dobry Państwu, dzień dobry panu. Chciałbym zaproponować, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o zdrowiu, o tym, w jaki sposób to ryzyko zdrowotne asekurować, jaka jest rola pana firmy w tym procesie, ale jeśli można, to chciałem zacząć od tego, że wiemy już, bo mamy takie dane na koniec zeszłego roku, że ubezpieczenia zdrowotne, i mówię o tych ubezpieczeniach, które stanowią ten filar prywatny, ma już w Polsce ponad 3,5 miliona Polaków. To jest dokładnie 3 miliony 700 na koniec ubiegłego roku, więc skoro mamy dynamikę wedle danych, które pozyskałem z Polskiej Izby Ubezpieczeń, 15% więcej niż rok wcześniej, to oznacza, że w tym roku, jak będą wyniki badań prowadzone za rok 2022, to może się okazać, że tych osób, które te ubezpieczenia zdrowotne posiada, to może być już około 4 milionów. O czym to świadczy? Osoby, które się znają na tej problematyce, mówią o tak zwanym rosnącym długu zdrowotnym społeczeństwa, chęci przeniesienia swojej opieki nad swoim zdrowiem w inne miejsca, aniżeli miejsce publiczne. I chciałem zapytać, panie prezesie, czy pan podziela ten pogląd? Z jednej strony, że ten dług zdrowotny przekierowuje się w stronę właśnie prywatnych operatorów medycznych, takich, które są niepubliczne, i czy pana zdaniem ten trend będzie się utrzymywał w najbliższym czasie? Dziękuję za to pytanie. To rzeczywiście jest ważny problem, który pan poruszył. Przede wszystkim obserwujemy od czasów pandemicznych, czyli po pandemii covidowej, skokowe, można powiedzieć, zwiększenie inwestycją w zdrowie. To celowo używam słowa inwestycja, ponieważ nasi rodacy Polacy dostrzegają w coraz większej mierze, i dane, o których pan powiedział, to potwierdzają, coraz większej mierze wartość zdrowia i wartość swojego po prostu dobrego samopoczucia. To naturalnie implikuje wzrost rynku, w tym przede wszystkim wzrost rynku usług i ubezpieczeń zdrowotnych. I dług, o którym tutaj była mowa, jest rozłożony pomiędzy też instytucje publiczne, takim jak NFZ, bo jest to największy fundusz i posiadający największą ilość środków finansowych zapewniający opiekę zdrowotną dla wszystkich Polaków, ale też i właśnie kroki kierowane są w kierunku operatorów medycznych, takich jak PZU Zdrowie. Teraz ten trend, który daje się zaobserwować w zeszłych latach, w mojej ocenie na pewno nie spadnie, a nawet jeszcze przyspieszy. Wydaje się, że obserwując zachowania ludzi i ich naturalną, tak mówię, coraz bardziej naturalną skłonność do profilaktyki. Kiedyś do profilaktyki trzeba było zmuszać ludzi poprzez różnego rodzaju badania okresowe. Teraz te badania coraz częściej widzimy, są zlecane przez samych ludzi, przez samych zainteresowanych, dużo częściej niż wynika to z zaleceń lekarskich. To wszystko dowodzi, że nasze zdrowie upatrujemy jako aktywo, mówiąc tak już językiem finansowym, skoro jesteśmy na giełdzie, i to aktywo o wartości tak wielkiej, że inwestycja w nią, w to aktywo zawsze będzie miała stopę zwrotu. Teraz, jeśli chodzi o świadomość, to sprzyjają temu różnego rodzaju kampanie społeczne, w tym ostatnia prezydencka kampania, kampusy, kampanie medialne, telewizyjne i ogólnie taka moda na zdrowy styl życia, ekologiczny styl życia, co oczywiście przekłada się na rynek usług medycznych, medycyny ambulatoryjnej, czy też diagnostyki obrazowej. W tym zakresie firmy takie jak PZU Zdrowie mają swoją ofertę, mają swój duży udział w tym rynku. Wspomnę tutaj może o...
No właśnie, to ja może kilka takich statystycznych danych. Mhm. PZU Zdrowie, jeden z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. Sieć własnych placówek 130, pracownie diagnostyki obrazowej, 2300 placówek partnerskich w 600 miastach, no to jest obraz potęgi, można powiedzieć. Już oczywiście pomijam kwestie, które w dzisiejszych czasach są chyba takim standardem dobrym, czyli infolinia medyczna, portal pacjenta, prawda, oraz centrum telemedyczne. Proszę powiedzieć, czy to jest tak, że biorąc pod uwagę to, o czym Pan wspomniał, mówiąc o tym trendzie i o tym, że to będzie ścieżka rozwojowa, czy to jest coś, co jest do rozwinięcia jeszcze, bo z tego wynika, z tych suchych cyfr wynika no jednak obraz pewnej potęgi, nazwijmy to, na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Jak Pan to ocenia? Tak, no staramy się zapewnić możliwie kompleksową opiekę zdrowotną dla naszych pacjentów. Jeśli chodzi o potencjalny rozwój, to oczywiście upatrujemy go w takim rozwoju inkrementalnym, czyli w większej liczbie placówek, ale też i w digitalizacji. I tutaj może tytułem wtrętu powiem, jest taki program Minuta dla skóry ratuje życie. To jest aplikacja, którą PZU oferuje na smartfony, a która pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia nowotworu skóry podczas samobadania. To jest narzędzie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję i jest w stanie ocenić każde znamie na skórze i w razie potrzeby wesprzeć jego dalszą obserwację albo też skierować pacjenta na wizytę do dermatologa. Ma bardzo potwierdzoną skuteczność, ponieważ zastosowany algorytm jest w stanie właściwie wykryć raka u 90% osób z tą chorobą. Żeby się zdiagnozować, wystarczy kilkadziesiąt sekund na ocenę ryzyka pod kątem występowania nowotworu skóry. Znamiona z wysokim ryzykiem są zweryfikowane następnie przez specjalistów, przez doświadczonych dermatologów i to jest Minuta dla skóry, taki ogólnopolski program prewencyjny wykorzystujący właśnie sztuczną inteligencję. I coraz więcej aktywności medycznych przenosi się w świat cyfrowy. Sprzyja temu digitalizacja życia. Smartfon jest komputerem, jest narzędziem, które właściwie może być wykorzystywane w tak wielkiej ilości rzeczy, tak wielkiej ilości tematów, że dzwonienie z niego jest funkcją, która nie jest już dziś nawet najważniejsza w tym urządzeniu. Więc tak jak mówię, aplikacja, która wykrywa ryzyko, czy też wspomaga wykrycie ryzyka raka skóry, jest tutaj takim przykładem. I borykamy się, no każdy, cały sektor zdrowia odczuwa zmniejszoną ilość dostępności lekarzy, tak, ponieważ emigracja lekarska w ostatnich, można powiedzieć, dziesięcioleciach była bardzo duża. Napływ młodych ludzi jest no, niewystarczający. Trudno jest dostaniem się na specjalizację. Też i no, nie najwyższe zarobki, które ostatnio się już bardzo poprawiły. Teraz duża presja na wynagrodzenia lekarskie występuje i to też jest przyczyną wzrostu kosztów usług medycznych. No i co tu ukrywać, występująca inflacja medyczna, która no, znacznie przewyższa tę, którą jako średnią raportuje Główny Urząd Statystyczny. Znaczy w medycynie ta inflacja jest po prostu wyższa. To pokazuje, że z jednej strony ludzie widzą konieczność profilaktyki, badania, ale z drugiej strony będzie to kosztowało ich coraz to więcej z uwagi na rzeczy, o których wspomniałem. No właśnie, mamy też badania, które są prowadzone w kraju przez nasze ośrodki badawcze. Badanie CBOS-u z ubiegłego roku, z października, 2/3 osoby przebadanych są niezadowolone z funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce. Tylko 29% ocenia ją pozytywnie. To badanie było zrobione w czasie, który no, był innym czasem, prawda? To było przed wybuchem wojny w lutym.
przed tymi wszystkimi niekorzystnymi zjawiskami, które się ujawniły w gospodarce. Wysoka inflacja, prawda, to jest to, z czym musimy obecnie żyć. I oczywiście to się najprawdopodobniej już przekłada na te ceny. Chciałem o nie zapytać, czy pan obserwuje, że ten przyrost cen jest znaczący i rzeczywiście, czy to może budzić obawy osób, które korzystają z usług? Przede wszystkim wzrost cen energii wszelakiej jest największym czynnikiem powodującym wzrost usług medycznych. No każdy szpital, każda przychodnia potrzebuje bardzo dużo energii. Urządzenia diagnostyczne potrzebują jej jeszcze więcej. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielką ilość energii pochłania tomograf czy rezonans magnetyczny, urządzenia do tego. Następnie oczywiście bardzo duża presja płacowa personelu medycznego i rosnąca niedostępność, to znaczy jest po prostu niska podaż lekarzy i ta niska podaż będzie się utrzymywać jeszcze przez dłuższy czas, ponieważ, tak jak mówię, czynnik w postaci emigracji, w postaci niedużej liczby absolwentów kierunków medycznych w całej Polsce. Wykształcenie dzisiaj lekarza to jest 10 lat, więc zaczęcie w tej chwili, początek tego projektu będzie miał efekty za lat 10. Też trzeba pamiętać, oczywiście to w mniejszym stopniu dotyczy prywatnej służby zdrowia, gdzie te wynagrodzenia są już rynkowe, bardzo rynkowe. Natomiast w służbie zdrowia publicznej to wciąż jest jeszcze wyzwanie, ponieważ migracja lekarzy ze służby zdrowia publicznej do prywatnej i za granicę jest dalej obserwowanym problemem. I to w przyszłości będzie też nie tyle wpływało na ceny, co wręcz na dostępność tychże usług. Panie prezesie, chciałem zakończyć naszą rozmowę, odchodząc niejako od tego głównego dzisiejszego tematu. Mianowicie chciałem zapytać pana o kwestię dotyczącą regulacji, szeroko rozumianych regulacji prawnych, właśnie w kontekście tego, z czym mamy do czynienia obecnie. Tutaj niedługo, w przyszłym tygodniu, odbędzie się konferencja Polityka Klimatyczna, Zielony Ład do korekty. A mamy sygnały, które świadczą o tym, że te paradygmaty, które były ustanawiane, no nazwijmy przed wojną, no miały zupełnie inny charakter, zupełnie inne, że tak powiem, założenia i zupełnie inny kierunek realizacji. Jest rzeczą wiadomą, że jest pan ekspertem od spraw związanych chociażby z problematyką compliance, sygnalistów, czyli tej działalności, która powoduje, iż firmy są na lepszym poziomie, jeśli chodzi o tę jakość funkcjonowania, prawda? To jest rozwijane w tej chwili przez ESG już od pewnego czasu, czyli właśnie wejście firmy na wyższy stopień rozwoju. Czy pan uważa, że w tej rzeczywistości istnieje szansa na to, żeby te dobre praktyki, te dobre regulacje, biorąc również pod uwagę pewien taki cykl wyborczy, który ma miejsce i wiadomo, że rok czasu mamy do wyborach. Czy pana zdaniem one mają szansę się utrzymać i rozwijać w najbliższym czasie? Czy to jest pana zdaniem coś, o czym możemy na drugiej, tak powiem, szali o tym zapomnieć? No na pewno nie. ESG jest częścią strategii grupy PZU. Oczywiście sytuacja geopolityczna, w jakiej się znaleźliśmy wszyscy, na pewno stawia pytania o tym, czy taka polityka i w jakim zakresie może być dalej prowadzona, powinna być dalej prowadzona, a przede wszystkim na pewno stawia pytanie, za ile będzie prowadzona, czyli jaki będzie koszt tej polityki. Myślę, że od polityki klimatycznej odwrotu nie ma i powinniśmy ewidentnie kontynuować to. Dzisiaj jest to oczywiście trudniejsze, obserwujemy kolejki po węgiel, no, dramatycznie rosnące ceny gazu i jednocześnie no, niedostatek odnawialnych źródeł energii, w Polsce przynajmniej. I teraz pytanie, jakie jest z punktu widzenia firmy medycznej,
powstaje, to jest po pierwsze, czy energia będzie, i po drugie, to już jest pytanie dotyczące kosztu, ile będzie kosztować, ponieważ jaki procent kosztu medycznego będzie stanowiła energia. Prognozy są takie, że będzie stanowiła coraz większy procent tego kosztu, w związku z czym też i sama usługa będzie musiała kosztować więcej. Natomiast jeśli chodzi o zawrócenie z tej drogi, to myślę, że dzisiaj nie ma już takiej możliwości, by z tej drogi zawrócić, ani też nie ma takiej potrzeby. Myślę, że w skończonym czasie powstaną regulacje rangi państwowej, które z jednej strony wesprą budowę odnawialnych źródeł energii i tej energii czystej, tak żeby ona była energią także stabilną, bo to jest bardzo ważne w przypadku służby zdrowia, nie tylko, ale w przypadku służby zdrowia, by ta energia była energią dostępną nie tylko wtedy, kiedy świeci słońce czy wieje wiatr, ale zawsze, także gdy jest ciemno. I by ta energia stanowiła akceptowalny procent kosztów usługi medycznej. Tak powiem akceptowalny, bo dziś trudno powiedzieć, w którym momencie, jaki akceptowalny koszt usługi medycznej będzie i ile procent kosztów energii będzie w tym zawarte. Ale wydaje mi się, że energia, która posłuży do świadczenia usługi medycznej, powinna być cały czas tą energią zieloną. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowni państwo, naszym gościem w cyklu GPW Talk był pan Marcin Gomoła, wiceprezes PZU Zdrowie SA. Dziękuję, panie prezesie. Dziękuję bardzo.